Ekipa Sport.pl wita Państwa z RPA, z Afryki Południowej, z małego safari pod Johannesburgiem, ale ciężko nam się skoncentrować na tym, co wokół, bo wczoraj, właśnie, czy to był szok? Francja po porażce 0-2 z Meksykiem, już jedną nogą poza turniejem i tak się zastanawiam, czy to nas dziwi, bo jednak troszkę chyba można było to przewidzieć po tym, co się działo z tą drużyną w ostatnich latach, po tym, jak awansowała w kontrowersyjnych okolicznościach w ogóle na mundial po ręce Thierry'ego Henry. No ale powiedz, Rafał, pierwsza w historii porażka z Meksykiem i Francja jedną nogą już poza mundialem. Wracają wspomnienia z Japonii, Korei w 2002 roku. Jesteś zdziwiony czy nie do końca? No jak popatrzę, jacy piłkarze biegają w koszulkach reprezentacji Francji, to jestem zaszokowany, ale jak sobie przypomnę to wszystko, co się działo w ostatnich latach, to tak naprawdę bardziej nie jestem zdziwiony, byłem zdziwiony raczej 4 lata temu tym, że Francuzi zdobyli wicemistrzostwo świata. Wiadomo, że właściwie odkąd ja pamiętam, to po tym niesamowitym dublecie Mistrzostwa Europy, Mistrzostwo Świata, w tej drużynie trwa permanentny konflikt. Kolejni trenerzy są po prostu antypatyczni. To się nawet czuło, ja pamiętam, na konferencjach prasowych. Pamiętasz, że Jacques Santini, poprzednik Domenecha, był też takim specyficznym selekcjonerem. To się cały czas wyczuwało, że tam jest zła krew, że tam jest zła atmosfera wewnątrz. Ja mam czasami wrażenie, że te realia francuskiej piłki, pomijając to, że oni mają klasowych piłkarzy, trochę przypominają polskie. To znaczy, tak jak my wszyscy wiemy, że polska myśl szkoleniowa jest do bani, a PZPN tego nie chce przyznać, tak we Francji wszyscy wiedzieli, że ci kolejni trenerzy nie umieją się porozumieć z piłkarzami, że właściwie cały czas powodują tam jakieś niesnaski i nie miało to żadnego znaczenia, bo tam wiadomo, że ta stara gwardia działaczy się trzyma, nie chce dopuścić pokolenia mistrzów świata do władzy, utrzymuje swoich ludzi i idzie w zaparte, a co jakiś czas właśnie zdarza im się sukces, bo jednak Francja ma tak, to wicemistrzostwo świata z 2006 roku pokazuje, jakich oni mają wybitnych piłkarzy, że mimo, że właściwie drużyna jest w trakcie rozpadu, i tak zdobywa wicemistrzostwo świata. No właśnie, mówisz o tych konfliktach, przecież Thierry Henry publicznie krytykował metody treningowe Raymonda Domenecha. A później wybłagał wyjazd na mundial. To prawda, ale też te jego metody, to kierowanie się astrologią, zodiakiem w selekcji i tak dalej, ale zobacz, fatalny mundial w Japonii, Korei, potem fatalny euro również, ale to jak wytłumaczyć to, że Francja mimo wszystko zdobyła to wicemistrzostwo świata, którego tutaj nie obroni? Dla mnie klęski od sukcesów Francji w tej degacie oddzielała tylko jedna osoba. Oddzielała osoba Zinedina Zidana. Kiedy on wracał, zawsze było dobrze, bo on był po prostu genialny. To jest zdecydowanie... Messi nie jest jeszcze tym, kim był Zinedin Zidane. W 2002 roku Francja w dwóch pierwszych meczach nie zdobyła gola, bo nie było Zidana. W trzecim też się nie udało, dlatego że Zidane ledwie wrócił po kontuzji, ledwie biegał i nie zdążył się jej pomóc. Na Euro 2004 Francja też się męczyła i grała słabo, ale pamiętamy, ten jedyny mecz z silnym rywalem, z Anglią, wygrali tylko dlatego, że Zidane strzelił 2 gole już w doliczonym czasie gry. Nigdy tego nie zapomnę, to był koszmar korespondenta. Musiałem w ciągu kilkudziesięciu sekund napisać właściwie nowy tekst, bo wszystko zostało unieważnione przez Francuza. To samo było w 2006 roku. Też męki, to w słabej grupie, z Togo, z Koreą Południową, z Szwajcarią, też 2 remisy na początek i później ten genialny Zidane, jego eksplozja, jego formy w ćwierćfinale, jedno kopnięcie, zwycięstwo z Brazylią i to są... I dzisiaj znowu nie ma Zidana i Francja skończyła tak jak zwykle. Przepraszam, Rafał, zobacz, bo zebry tutaj są po prawej stronie. O, i tutaj też.